Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania powieści Jacka Denela, zatytułowanej Saturn. Obudził mnie dopiero Felipe, który ze strasznym harmidrem znosił z wózka i targał przez próg skrzynki, butle i pudła ze wszystkim, co zamówiłem u Miaresa. Otworzyłem oczy, pokręciłem ścierpłą szyją. Otarłem usta, na których wciąż czułem cieniutką warstewkę oliwy i wstałem na równe nogi. Javier, powiedziałem sobie, czeka cię praca. Choć wtedy jeszcze nie miałem najmniejszego pojęcia, co tak naprawdę mnie czekało. Stanąłem w kącie sali na parterze, zaparłem się nieco i odsunąłem od ściany sofę, żeby jej nie zachlapać. Na ziemi położyłem stare szmaty z pracowni knura który oczywiście nigdy się nie przejmował, że coś zabrudzi, wyświni, utytła z bruka, zmiesza z błotem. Ten to po wszystkim chlapał, bryzgał, trzymał trzy pędzle w jednej dłoni, jednym malował, a dwoma pozostałymi zawadzał. To własne ubranie, to schnący obok obraz. Matka nie wypuszczała go z pędzlem za drzwi pracowni. Tak to ze sobą ustalili i o dziwo... Stosował się do tego zwyczaju aż do jej śmierci. Potem dopiero się rozzuchwalił, rozstawiał sztalugi albo warsztat rytowniczy byle gdzie. Wszystko to potem trzeba było czyścić, kiedy przebudowywaliśmy dom dla młodych. Nawet ta cała wajs go nie wzięła w karby. W Bordeaux wszystko było poplamione, brudne.